Z pomocą łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus do świętej Faustyny powiedział: pragnę, abyś rozważała mękę moją. Pół godziny rozważania męki mojej więcej ci łask przyniesie, niż byś pół roku się biczowała. Rozważanie męki Jezusa uruchamia moc Jego krwi, Jego męki, oczyszcza nasze serca i dusze, uwalnia nas od grzechu, od złego ducha i wyprasza łaski tym, których chcemy prosić, nawrócenie. Kiedy zgraja prowadziła Jezusa na sąd do Piłata, żona Piłata Klaudia, przerażona widokiem tak skatowanego, pełna wewnętrznego niepokoju i trwogi, posłała po męża, by się z nią zobaczył. Opowiedziała ona mężowi ostatni sen, w którym widziała ważniejsze chwile z życia Jezusa, który stale był otoczony światłością. Widziała zwiastowanie Maryi, pokłon trzech króli, kuszenie na pustyni, widziała złość Jego nieprzyjaciół, bolest samego Jezusa i Jego Matki Najświętszej. To też teraz prosiła i zaklinała swego męża, aby nie skazywał Jezusa na śmierć i nie czynił mu krzywdy. Piłat, słysząc to, bardzo się zmieszał. On też słyszał dużo dobrego o Galilejczyku. Powiedział jej, że poznał całą złośliwość żydowską, uznał niewinność tego człowieka. Nie wydam go na śmierć, powiedział, i dał żonie zastaw jako rękojmię swojego przyrzeczenia. W czasie przewodu sądowego odesłał skazańca na sąd do Heroda. Ten znów uznał skazańca głupim i pogardliwie odesłał z powrotem. Żydzi rozświeczeni tym całą złość wylali na Jezusie. Każdy z żołnierzy, a było ich około 200, wysilał się na okrucieństwo. Nikt się nie znalazł, aby się ulitować nad Jezusem. Motłoch przekupiony przez Annasza i Kajfasza żądał wyroku śmierci. Piłat wydał Jezusa na ubiczowanie. Przywiązali Pana do kolumny i dwóch siepaczy smagało najświętsze ciało. Jezus, pocałowawszy kolumnę, modlił się za oprawców, pił się jak robak w strasznej torturze. Po upływie kwadransa kaci, których pojono winem, zmienili się. Nowa para katów miała teraz w rękach nie bicze, ale pręty do biczowania Jezusa. Razy zadawane rozszarpywało ciało Jezusa, a krew Jego tryskała aż na ręce katów. Jezus drżał, jęczał, modlił się, a kiedy i ta para katów zmęczyła się, przystąpiło znów dwóch, którzy zaczęli bić Jezusa rzemieniami zakończonymi żelaznymi kulkami. Zapalczywość ich nie miała granic, albowiem odwiązawszy Jezusa, przywiązali Go na powrót wokoło piersi, ale plecami do kolumny, gdyż mdlało. Teraz zaczęło się straszne widowisko. Jeden z katów bił w twarz Jezusa, a drugi po całym ciele. Jezus był jedną krwawą raną. Patrzył na swych oprawców. Zdawało się, że błaga litości. Trwało to około trzech kwadransów, kiedy nagle jeden z tłumu, kuzyn pewnego uzdrowionego niegdyś ślepca, przypadł do kolumny, mając w ręku nóż, zawołał, aby się zatrzymali i nie katowali tego niewinnego. Szybko porozcinał postronki. Jezus padł w kałuże swojej krwi, a gdy go zabrano, Najświętsza Maryja Panna podeszła pod kolumnę i płótnem, które przysłała jej żona Piłata, zebrała krew swojego najdroższego syna. Piłat jeszcze kilkakrotnie przemawiał do Żydów. Klaudia, zaniepokojona wahaniem się męża, przypomniała mu jego przyrzeczeniu. Piłat jednak uległ hałastrze, wydał wyrok, motywując go tym, że śmierci żąda cały naród.
co uważa za zgodne ze sprawiedliwością, i kończąc rzekł: skazują Jezusa z Nazaretu na ukrzyżowanie. Łamiąc przy tym kij na dwoje i rzucając go pod stopy skazańca jako wyjętego spod prawa. Żona jego, Klaudia, odesłała mu zakład, wyrzekając się go na zawsze, a wieczorem potajemnie opuściła pałac, udając się do przyjaciół Jezusa. Jezus do nas mówi: słuchaj, a ja będę do ciebie mówił. Czy chcesz być moją powiernicą, należeć do moich poufnych przyjaciół? Wydałem się w ręce ludzi, którzy postępują ze mną według swojej woli. Uczyniłem to z miłości. Teraz wydaje się w Eucharystii, znowu ludzie postępują ze mną jak chcą. Czynią to z miłości aż do końca czasów. Macie swobodny wybór, chcieć lub nie chcieć mnie. A ja trwam w postawie stojącej, to znaczy, że liczę się z tym, że mogę być przepędzony. Czekam na waszą decyzję. Serce moje niespokojnie czeka, pragnąc waszego wyboru. Nieraz ludzie nie chcą nawet, żebym czekał. Mówią mi: nigdy do mnie nie wejdziesz. Jak gdybym był złoczyńcą, skazany na śmierć, na taką śmierć. Wiesz, co to jest? Będziecie sądzeni z miłości. Jak bardzo potrzeba mi pocieszenia. Pocieszaj mnie. Zapomnę o niewdzięcznych. Macie nade mną władzę, która zadziwiłaby was, gdybyście ją znali. Jakżeby nie znacie potęgi waszego Boga. Po ogłoszeniu wyroku Jezus został już wydany siepaczom, którzy rozwiązali jemu ręce, aby się mógł ubrać. Zerwali płaszcz szkarłatny, którym był odziany, na większe pośmiewisko, przez co pootwierały się przeschnięte rany. Jezus drżał cały, chciał włożyć na siebie suknię brunatną, która mu zrobiła jeszcze Matka Najświętsza. Lecz ciernie korony nie pozwalały mu na to. Zdarto mu więc koronę cierniową, która porozdzielała z powrotem rany, zalewając krwią całe oblicze. Siepacze, wyprowadziwszy Jezusa na środek placu, porzucili u stóp jego przyniesiony przez niewolników krzyż. Jezus ukląkł przy nim, objął go rękoma i pocałował po trzykroć, składając cichym głosem tkliwe podziękowanie swemu Ojcu Niebieskiemu za odkupienie rodzaju ludzkiego, już się rozpoczynające. Jezu, Ty do nas mówisz: Twoje grzechy biorę je na siebie. Z jaką radością wewnętrzną uścisnąłem mój krzyż, gdy mi go przyniesiono. Czy Ty wiesz, co to znaczyło dla mnie? Jestem tym, który miłuje najwięcej. Dostrzegaj mnie swoich bliźnich. Swój krzyż na każdy dzień podejmuj podobnie, jak ja podjąłem swój, z wielką miłością. Dojdź powoli do tego, by cierpienie pokochać. Właśnie cierpienie zbliża do mnie. Każdy chrześcijanin w stanie łaski jest drugim Chrystusem, uobecnia Chrystusa w świecie. Postępujcie ze mną jak z kimś najbliższym, który nie tylko wybacza winy, któremu się powtarza, ale który jeszcze bierze je na siebie, aby dla nich uzyskać przebaczenie Ojca. Moja potęga zbawcza jest nieskończona.